Dzień dobry, witajcie. Na pewno widzieliście kiedyś takiego banana z brązowymi plamami. Zastanawialiście się, czy można go zjeść. Odpowiedź brzmi, tak, można, ale skąd się biorą takie brązowe plamy na skórce? Mianowicie jest to reakcja brązowienia enzymatycznego. Reakcja, w wyniku której enzym z klasy oksydoreduktaz, mianowicie oksydaza polifenolowa, powoduje utlenianie, czyli oksydację polifenoli. W wyniku tego procesu powstają inne związki chemiczne, powstają chinony, czyli takie cykliczne diketony. Tak to jest też określane, ale powstają przede wszystkim związki w dalszym etapie, które nazywamy melaninami. I te melaniny mają brązowe bądź brunatne zabarwienie. I trzeba zwrócić uwagę na to, że spożycie takiego banana dojrzałego, który zawiera na przykład, czy posiada brązową skórę, nie jest szkodliwe dla zdrowia. Te reakcje zachodzą głównie tutaj w skórze, tak? Dlatego, że dochodzi do jej uszkodzenia. Na przykład, gdy rzucimy gdzieś tego banana chociażby do koszyka w sklepie, dochodzi do poobijania tego owocu, w związku z tym uruchamia się ta reakcja brązowienia enzymatycznego. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że sam fakt, że ten banan długo leżakuje, również może prowokować ten proces, dlatego że wówczas ten enzym, normalnie zgromadzony na przykład w plastydach, uwalnia się do cytoplazmy, zachodzą również inne procesy związane ze starzeniem się, czy z dojrzewaniem owocu, tak? W związku z którymi między innymi dochodzi do utleniania polifenoli. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że gdy zalejemy czy sparzymy banana wrzątkiem, to on cały zrobi się za chwilę brązowy lub nawet taki brązowo-czarny. I to już nie jest brązowienie enzymatyczne, ale nie enzymatyczne. Wrzątek, wysoka temperatura powodują unieczynienie oksydazy polifenolowej, w związku z czym ten enzym już nie działa. Nieodwracalnie dochodzi do jego denaturacji. Ale powodują mechanizm innej reakcji, mianowicie prowadzącej do powstania związków Maillarda. To jest reakcja pomiędzy grupami karbonylowymi zawartymi w cukrach prostych, a grupami aminowymi aminokwasów zawartymi w białkach. Tworzy się tutaj tak zwana zasada Schiffa, przygrupowanie Amadori, w wyniku czego powstają związki Maillarda, które również mają takie brązowo-czarne zabarwienie. Tak naprawdę spożywamy je na co dzień, między innymi w kawie, między innymi w chlebie, bo ta piękna brązowa skóra w wypieczonym chlebie zawiera te związki Maillarda. Natomiast jeżeli banan jest brązowy, cuchnie i znajduje się na nim pleśń, to oczywiście nie wolno go jeść, ale od tego mamy zmysły. Musimy kierować się tutaj wrażeniami organoleptycznymi, czyli smakiem, zapachem, wzrokiem i węchem. Jeżeli banan śmierdzi, jeżeli ma gorzki smak, nieprawidłowy, to nie należy go spożywać, bo w bananach może również powstawać patulina, która jest już związkiem szkodliwym. Moi drodzy, chociaż tutaj częściej dotyczy to jabłek. Jakie to związki polifenolowe odpowiadają za ten efekt brązowienia w bananach w wyniku ich długotrwałego leżakowania, uszkodzenia, poobijania? Mianowicie najczęściej jest to 3-4 dihydroksyfenylalanina bądź inne polifenole, leukocyanidyna bądź leukodelfinidyna. Co ciekawe, znajdują się one również w innych owocach, na przykład w jabłkach. Wszyscy wiemy, że jabłka też brązowieją. Zwłaszcza kiedy je przekroimy i mają dostęp powietrza, bo to właśnie powietrze, tlen jest odpowiedzialny za powstawanie ze związków polifenolowych, związków chinonowych, a później za ich polimeryzację do właśnie melanin, nadających właśnie zgoła to brązowo-brunatne zabarwienie. Moi drodzy, czasami coś nas zaskakuje. Na przykład ostatnio był bardzo zaskoczony mój teść. On się pyta i mówi: Grażyna, ale ty wczoraj tańczyłaś te breakdance'y. Janusz, ty idioto, miałam atak padaczki.
Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was.